Siemanko, miłośnicy detailingu, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę woskami. Główny cel odcinka to jest zrobienie kanapki i zobaczenie, co się stanie, czyli nałożenie kilku wosków na siebie, tak. Ale przy okazji testing. Nie będzie to kanapka złożona na przykład z sera żółtego, salami i kapusty, czy sałaty, raczej sałaty, a właśnie wykonana z kilku wosków. Ja głodny jestem, ty nie mów nic o jedzeniu. A ja dzisiaj jadłem spinaczy z Kopratti i też jestem zadowolony. Wczoraj jadłem spinaczy, dzisiaj, wczoraj, dobra. Nie o jedzeniu, tylko o woskach, więc mamy troszeczkę do aplikacji. Maska jest podzielona, odtłuszczona, więc chyba trzeba się brać za smarowanie. Tak, w międzyczasie jeszcze popisywałem, co gdzie, nie gdzie jest, co gdzie będzie leżeć. Do tego każdy wosk będzie docierany inną mikrofibrą i dodatkowo no prawie każdy wosk będzie aplikowany innym aplikatorem. No, w przypadku Fuso będzie jeden aplikator, ale oczywiście dwustronnie go użyjemy. I tam mamy Claytona i Kijaka, to też będziemy używać do tego jednego aplikatora, ale to też będziemy używać go dwustronnie. Jest 7 wosków, wydawało mi się, że wzięliśmy 8, a 7 jest 7. Jest. Czyli jest 7 wosków, są to woski naturalne, syntetyczne i hybrydowe, ale o tym właśnie będzie Wam mówił Mateusz w dalszej części. No ale tylko niestety jeden naturalny, bo mieliśmy jeszcze gdzieś tutaj Purboisa, ale niestety zniknął z pola widzenia, nie mogliśmy nie go odnaleźć. Zresztą ukradł. Gdzieś komuś chyba go pokazywałem albo go dałem, mieliśmy jeszcze tam z manufaktury wosku, ale to też porozdawałem. No i generalnie zostało nam to, co tutaj mamy. No, ale jeden jest testowy, w sumie Clayton też na testach, a z reszty korzystamy, w sumie korzystasz regularnie. No tak, z Ultra Coata jeszcze nie korzystałem, jest to włos generalnie z limitowanej edycji, nie można go dostać normalnie w sklepie, ale można go dostać w zestawie, który znajdziecie na naszym sklepie, www.detailingbulls.sklep.pl. Dobra, przejdźmy teraz do testów. Tak, no to wy wbijajcie na sklep, ale to po odcinku, bo teraz musicie obejrzeć to do końca. Działamy. Maskę mamy już podzieloną na kilka elementów, na kilka obszarów. Tutaj będziemy robić kanapkę. Tutaj mamy też nie przez przypadek Fuso Black i Fuso White koło siebie, bo też porównamy po prostu, jak te woski działają na tym samym lakierze. Czy po prostu ten do jasnych lakierów przyciemni tak samo lakier, jak ten do lakierów ciemnych. Dodatkowo mamy jeszcze tak, Show Waxa. Tutaj będziemy aplikować wosk od Ultra Coata. Tutaj mamy Kijaka, a Kijak to jest ta nowa firma, nie wiem jak ten wosk działa. Dostałem małą próbeczkę, będziemy tutaj go testować, także przetestujemy go razem z Wami. Tak, tutaj będzie Clayton, to też wosk, który dostałem gdzieś na testy. Tutaj będzie Hypnotic Icon od firmy Funky Witch i tutaj na dole będzie Sapphire od House of Wax. Także nie ma co przedłużać, zacznijmy aplikację. A, jeszcze tak, jak będę aplikował na przykład teraz, zacznę od Sapphira. No to aplikuję może nie, inaczej, bo jednak Sapphire jest woskiem hybrydowym i utrzymuje się troszeczkę krócej, także zacznę od aplikacji Fuso. Aplikuję dwa razy Fuso, albo inaczej jeszcze, nie aplikuję dwa razy, tylko najpierw na przykład położę Fuso White i w tym samym aplikatorem aplikuję wosk na element, gdzie jest opisany kanapka, później zrobię Fuso Black, aplikuję tu. I tak po kolei będę aplikował na poszczególne obszary i aplikację będę kończył każdym woskiem na tej kanapce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak już po zakończonym całym tym procesie. Czyli zacznę od Fuso White. Czyli zaczynamy od Fuso do jasnych lakierów. Fuso jest to wosk w 100% syntetyczny, który teoretycznie powinien się utrzymywać do 9 miesięcy. No przepraszam, do 12 miesięcy, tak, do 12 miesięcy. Aplikator wcześniej delikatnie zwilżyłem, żeby go sobie już zaimpregnować. I pamiętaj, krzyżowo. Krzyżowo. Czyli jak? No krzyż na środku i wystarczy, czy nie? Krzyżowo, czyli najpierw poziomo, później pionowo i teraz macie znowu poziomo i teraz znowu pionowo. I teraz tak, tym samym woskiem, tym samym aplikatorem aplikujemy na następny element. Czyli na tą naszą kanapeczkę. Na tą naszą kanapeczkę. Użyję tego samego aplikatora do aplikacji Fuso do czarnego koloru, tylko że użyję drugiej strony. Szkoda mi też było aplikatorów wszystkich gdzieś tutaj męczyć. Dlatego... No to jest dosyć wymagający pod względem tych aplikatorów, jak i w sumie mikrofibr.
delikatnie sobie poderwę tutaj na kanciku, zaznaczę sobie po prostu stronę aplikatora. Zrobiłem taką małą wpustkę, żeby po prostu jakby przyszło nam aplikować te woski drugi raz, to żebym już wiedział, którą stroną, jaki wosk po prostu aplikować. Jeszcze zostało mi tylko aplikacja na kanapkę, ale zanim aplikuję ten wosk na kanapkę, muszę tamten, co był wcześniej aplikowany, dotrzeć. Jeszcze dołożę czarnego fuzo na kanapkę. Dawid, co ty za taśmę kupiłeś? To jest ta sama? To jest ta sama. No najlepiej czego się trzyma to może, rolki. Może to byśmy też przykryli woskiem. Da radę? Myślę, że to nawet lakierem by było ciężko przykryć. Dobra, odkładam czarne fuzo razem z aplikatorem. Teraz może zajmiemy się safirem. Bo tutaj mam już oznaczone safira. Możemy przejść teraz do aplikacji właśnie Safira od firmy House of Wax. Tak się przyznam nieoficjalnie, że to jest jeden z moich ulubionych wosków. To już poszło oficjalnie, to jak możesz się nieoficjalnie przyznać? Docieranie, wygląd jest fajny, aplikacja jest spoko i docieranie jest bajka. Zanim aplikuję Safira na fuziaki, no to muszę fuziaka dotrzeć. Taśma jest straszna. Teraz Mateusz na już dwie warstwy wosku Fuzo nakłada hybrydę od House of Wax. Czyli mamy trzecią warstwę wosku. Kolejna hybryda jest to Hypnotic Icon 76 od firmy Funky Witch. I aplikuję to tutaj. Ja jeszcze tego wosku w sumie nie używałem, ale Mati mówi, że jest ok. Ogólnie Funky Witch ma fajne produkty. Fajnie, od razu jest śliski, jest naprawdę bardzo fajny ten wosk. I też aplikacja jest fajna, nie zostawia za dużo takiego białego osadu gdzieś w szczelinach. Bo zazwyczaj przy syntetykach, tak jak na przykład przy Fuzo, no to takie rzeczy mają po prostu miejsce. W przypadku wosków właśnie hybrydowych czy coś, no jest troszeczkę to inaczej, to wygląda, ten skład jest inny. No i tak jak na przykład przy Safirze, no to tam kompletnie nie zostaje nic. Dobra, to chyba przejdźmy teraz do następnego. Przejdźmy do kanapy. A właśnie, to najpierw musimy dotrzeć. Woskiem, znaczy ścierką z Safira. Ale na smalcowany będzie ten samochód, to miejsce? W teorii, a w praktyce powiem wam pod koniec, jak to działa. Dobra, złożymy tu ścierkę, gdzie ma być. Tu jest Hypnotic, to tym będę docierał tutaj. Jeszcze. Możemy przejść teraz do następnego hybrydowego wosku firmy Clayton. Tutaj nie wiem, jak ten wosk do końca działa. Wiem, że się troszeczkę grudkuje, że tak powiem, w środku. Nie był za dużo używany. Fajnie pachnie, no ale konsystencja taka całkiem średnia się zrobiła. Pokaż widzom, przytrzymaj dłużej, Mati. Po kilku miesiącach. No.
i mało był używany, może był ze dwa razy używany i tak się, takie rzeczy się porobiły. Użyję do tego, tego samego aplikatora, co do następnego wosku, czyli do kijaka. Odwrócimy po prostu strony, tak samo jak w przypadku fuza. No w przypadku tego wosku to naprawdę jest chyba jedna z łatwiejszych aplikacji, tylko że jest taki tłusty. Chyba ze dwa razy go używałem, gdzieś tam na swoje auto kiedyś kładłem. No jakiegoś klasyka, nie wiem, czy tego nie kładłeś. Nie, nie tego kładłem. Kładłem, co ja kładłem ręcznie? Jaki to wosk kładliśmy? To manufakturę wosku z łapy kładliśmy na Mateusza Mercedesa. Właśnie. Z łapy. Dobra. Aha. Kanapka. Kanapka. Cały czas zapominasz o tej naszej kanapce, a ona jest tutaj tak naprawdę... Najważniejsza w sumie. Najważniejsza w tym odcinku naszym dzisiejszym. Kurde, Mati, to polerować nie trzeba będzie. Ja już widzę tu wszystkie rysy normalnie znikły. Nie, no nie wszystkie jest jeszcze. Nie, no śmieję się, Cooper. Ale głębia chyba się trochę zmienia. No zobaczymy, no. Cooper jest jeszcze jest. Teraz będziemy docierać resztę wosków. Dobra, nawet nie muszę dokładać. Faktycznie ten Clayton chyba dosyć przyjemnie się nakłada. Szybko. Tylko ciekawe, jak to z wysychaniem i w ogóle z docieraniem będzie. Bo to nakładanie to nie wszystko. Dobra, przejdźmy od razu do następnego, do kijaka. To jest, kiedyś zadzwonił do mnie pewien pan i się mnie zapytał, czy nie chcę na testy wziąć ich wosku. No i wziąłem ten wosk, dostałem taką taki mały słoiczek. Ciężko będzie tam jakikolwiek aplikator do środka włożyć, no ale... Jakoś to trzeba zrobić. Zapomniałbym. Co tu było wcześniej kładzione? To był kładziony wcześniej Clayton. To powiem ci, że się to fajnie, bardzo fajnie dotarło. Claytona się spoko do ciebie dotarło? No. Na pewno lepiej niż fuzo, zero oporu jakiegokolwiek. No fuz, no wiesz jaki mamy... Ale już jaki śliski ten element jest. Weź tę butelkę wody rzuć. Nie, patrz. No. Tylko, że jakoś tak się krystalizuje ten wosk dziwnie. On trochę leżał tu, Mati, szczerze mówiąc. No, od lata na pewno. Możemy przejść teraz do ostatniego wosku z naszej całej tutaj oferty, że tak powiem. Może nie oferty, ale z całego naszego tutaj arsenału. Jest to właśnie wosk od firmy UltraCoat. Jest to limitowana edycja, niestety nie dostaniemy tego nigdzie w sklepie, tylko i wyłącznie kupując zestaw właśnie taki podstawowy, ja nie pamiętam ile on już kosztuje. Dawid, wrzucisz gdzieś tutaj linka. Wrzucę, spoko, odwołania. Ten zestaw jest jeszcze aktualny? Jest, jest, tak. Aktualna jest cena, cały czas jest ten zestaw promocji. Tak samo jak ten zestaw z woskiem, tak samo zestaw powłok wszelkiego rodzaju, tam przez chyba roczną, dwuletnią, czyli Hydro HD, One, czy też właśnie Umbrella, przez to jest niewidzialna wycieraczka. Dobra. Aplikacja. Tyk, 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 tyk. Zobaczcie, co jest właśnie fajnego w takich woskach hybrydowych czy naturalnych. Nawet jak wjadę sobie trochę na plastik, to nie zostawia mi żadnego białego osadu. Później sobie to elegancko dotrę i będzie wyglądało dużo lepiej po prostu. Będzie natłuszczone i nabłyszczone. Fuzo generalnie jakbyście nałożyli na ten plastik i nie pomęczyli się od razu za PC, to się trochę mija z celem, bo też możecie zmyć gdzieś tam naokoło wosk. No to generalnie byście mieli biały plasticzek i było bardzo ciężko później to domyć. Patrzymy teraz tutaj kijaka, kajaka, kujaka. A jak jest kajak od tyłu? Jakak. Nie, to tak samo.
O! Co tu było kładzione? To był kajak kładziony, kijak. No to z dotarciem jest tragedia. O nie, chyba to nam zabrudzi, zepsuje całą kanapkę. Aż tak? No, właśnie normalnie zrobiło się to wszystko tępe. O Jezu, nie podoba mi się, nie podoba mi się ten kajak. Także kajaki są do spływów, a nie... Kijak. Nie. Ale nie. Co tu się dzieje z tym woskiem? No nie. Odpada. Odpada na przedbiegach. Żałuję, że go tu wyciągnąłem. Czuję, że jest tłuste, no ale to jest tłuste, a nie... Zresztą zobaczymy, jak to się będzie docierać zaraz na górze. To na samym końcu będę porównywał też dotarcia poszczególnych wosków. Także aplikujmy na to ultrakołta. Miejmy nadzieję, że on coś uratuje. Teraz mogę przejść do docierania. Także zaczynam od White'a, który został aplikowany jako pierwszy. Dosyć długo czekaliśmy z dotarciem, także dobrze to zeszło. Nic się nie pociągnęło. Kilka ruchów mikrofibrą. Jest lala. Następnie przejdziemy do blaka. O, zobaczcie, o to właśnie chodzi. Widzicie? Wosk został aplikowany na elementy gdzieś tam plastikowe. I zobaczcie, co tutaj się porobiło. Ile zostało tego całego osadu. Równie dobrze by mogło wejść w szczeliny. No tutaj w tym samochodzie nie ma co się... Bo ja to i tak trochę będę czyścił, ściągnę wszystkie te woski. No ale jakbyście chcieli gdzieś aplikować, to zobaczcie, może wam takie coś pozostawać po, właśnie po fuziaku. A po dłuższym czasie to naprawdę nawet APC nie chce schodzić. Nawet wysokie stężenie. Pamiętasz, jakby w BMC plastiki czyściliśmy? No jak jeszcze się gdzieś dostanie właśnie w jakieś chropowate, takie nielakierowane, na takie właśnie nielakierowane, chropowate plastiki, no to już w ogóle jest tragedia z dotarciem. Już... No ale też tak samo większego problemu nie ma, tylko z tymi właśnie rzeczami, które gdzieś się powarstwowały i powstały gdzieś tam właśnie te pozostałości. No i też raczej tego wosku nie powinno się aplikować na elementy takie plastikowe jak to, bo też gdzieś zostają smugi, tak jak widać. Wcześniej tego nie było, teraz po fuziaku wyszło. Dobra. Teraz tak, następne będzie co tutaj? Safir. Safir, bardzo dobrze ten wosk znam, bardzo go lubię, także wiem, że mogę to robić z zamkniętymi oczami, wiem, że na pewno się będzie go dobrze docierać. Dwa ruchy mikrofibrą i praktycznie wosk dotarty. Ja się przekonywałem dosyć długo do tego wosku, ale faktycznie do Safira? Tak, do House of Wax. Ja też na początku byłem sceptyczny, ale tak naprawdę po którymś tam nałożeniu naprawdę spoko. Dla mnie jest jeden z lepszych wosków w aplikacji i później w wyglądzie to jest dla mnie jeden z lepszych wosków, jakie w ogóle używałem, nie? Z oświadczenia pamiętasz, ile on się trzyma? 4 miesiące. 4 miesiące. Ma zawartości około 40% karnauby. W przypadku tutaj Claytona jest 25%. W Show Waxie jest około 30%. W tym kijaku nie wiem. No i prawie, szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć nawet. W przypadku tym jest to 40% House of Wax i tutaj jest chyba też około 30%. Czyli mniej więcej to samo, ale jednak tej karnauby w House of Wax jest najwięcej. To ale też... no? Chyba chciałeś powiedzieć to, co ja chciałem powiedzieć. Co? Czyli, że nie zawsze duża ilość karnauby. Nie, nie. To chciałeś powiedzieć? Tak, to chciałem powiedzieć. To może już dokończ to zdanie, ja tutaj no, będę. Nie zawsze duża zawartość karnauby tworzy to, że wosk się dłużej utrzymuje. Po prostu chodzi o to, żeby ten wosk nabrał więcej tego blasku. Po prostu nie jest tak, że jak jest zawartość karnauby w wosku, to że wosk będzie po prostu dłużej się utrzymywał. To jest gdzieś takie karnauba wcześnie. W głównej mierze tak naprawdę odpowiada za look tego lakieru. No, za blask. Dobra, co tutaj mamy następnego? Claytona. Claytona. Tutaj docierałem na kanapce Claytonem i byłem pod wrażeniem jego właśnie łatwości w docieraniu. Jak to wygląda w przypadku, gdzie był aplikowany tylko Clayton? Praktycznie to samo. Schodzi bez większego problemu. Pach. Wosk dotarty. Nie widzę żadnych smug. Dobra, co tu mamy następne? Tutaj mamy kijaka, kijaka, kajaka. To w ogóle wygląda jak ten wosk był dopiero aplikowany. On w ogóle nie wysechł, w ogóle nie wysechł. Mogę wnioskować, że jest to wosk naturalny, robiony gdzieś na jakichś pyłkach pszczelich.
i no jakieś parafince czy coś, nie wiem. Tak ciężko? Już mi się nie chce tego docierać. Co to takie było do dotarcia? Te ziemniaki, co ziemniaki. Na lakierze, no to się dociera tak samo jak tego ziemniaka na lakierze. Ten kijak to taki nijaki. Kijaki nijaki. Kijaki nijaki. Znaczy jakieś było, powinno być ale będzie, ale będzie w komentarzach, że się uparliśmy, żeby jeden wosk zniesławić. Nie, to no, nie robimy... jest zniesławienie. No to jest, kurczę, no przecież widzę jak to się dociera, jak to się aplikuje. Widzę, że to w ogóle nie istnieje. No to co mam powiedzieć, że jest super? No to jest najbardziej chyba obiektywny odcinek. Ja z własnego doświadczenia tylko mówię, że dla mnie najlepszy tak jest House of Wax. Uwielbiam ten wosk i tyle. Wszystko jest kwestią tak a, właśnie, gustu, a wiecie co, postaramy się w następnym tygodniu wrzucić tego House of Wax, tego Safira, jest Safir, jest jeszcze Diamond i postaramy się wrzucić gdzieś to na sklep, żeby też wam to udostępnić. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie kupicie taki wosk, jeżeli nie, no to nie sobie kupicie. Nie kupicie. Ale ja jestem naprawdę przekonany do tego wosku, bardzo go lubię i bardzo lubię go aplikować. Tutaj co było kładzione? Tu był Show Wax. No dotarcie. Troszeczkę tak jakby się ciągło, chociaż nie, dobrze się dociera. Tak, może dużo trochę go dałem, dlatego może być taki problem, ale dotarło się całkiem spoko. Nie ma smug, już jest ładne w ogóle porównanie między tym a tym. A tutaj co było? To był Clayton. Clayton, no to Clayton też powiem wam szczerze, że zaskakuje. Bardzo fajnie się ten. Kanapka ci jeszcze została do wymiziania. Dobrze, tak? Dobrze, kanapka mi została do wymiziania. I ostatnim woskiem na kanapce był właśnie Show Wax, także tym teraz dotrę. Maskę pogniesz. Aż tak? Nie, teraz tak, to jest pytanie. Co tu się stało? Co tu się stało? Czy to jest to, że ja nie mogę teraz ruszyć ścierką, gdzie widzieliście wcześniej? Chociaż nie. Co ty, Dawid, robisz? Spadło, nie? Chociaż nie, tutaj stary, może też za grubo nałożyłem, tak, stanowczo za grubo nałożyłem, ale dobra. Tutaj, gdzie już mam dotarte, to widzę, że się uratowało trochę po tym kijaku. Zrywamy tasiemkę i testujemy? Zrywamy tasiemkę i testujemy! Wyszli z wody, tylko że nie wiem, czy po prostu będziemy w stanie zaobserwować, który wosk ma lepszy zrzut. Jeżeli faktycznie któryś będzie miał słaby, no to zaobserwujemy. Jeżeli będą to wszystko zbliżone takie zrzuty wody, no to nie będziemy w stanie tego gdzieś sprawdzić. Aparat w dłoń i porównujemy. Widzicie, tak. Fuzo białe, fuzo ciemne. Porównajcie, czy jest jakaś różnica. Nie ma żadnej różnicy. I zobaczcie też, co zostało pod taśmą. To jest po prostu wszystko osad z wosku. To jest to, o czym cały czas mówimy. Nie? Te tutaj takie paski. O, to wszystko. To później może gdzieś zalegać tam w uszczelkach czy coś. Tutaj nawet chyba zostało trochę fuza w tym miejscu. Na takim elemencie. No, trochę zostało. Teraz tak. Tu mamy kanapkę. Tu jest kanapka. Czy jest jakaś różnica w przyciemnieniu? Możemy porównać do czego? Porównać, do fuzo możemy porównać, możemy do, bo mamy najbliżej. Porównać do fuzo, ale wiecie co wam powiem, że szczerze wam powiem, że tak, mało znany wosk jak Clayton, ale to jak on się w ogóle nazywa? Original Carnauba Wax. Teoretycznie on powinien się utrzymywać 3-4 miesiące i w porównaniu z kanapką i tutaj mamy na górze ten wosk, naprawdę dobrze się prezentuje. Tutaj mieliśmy Safira, też się dobrze prezentuje, a tutaj był Icon, czyli Funky Witch. Też całkiem spoko. No ale, no oczywiście House of Wax dla mnie najlepszy i już nie dlatego, że go lubię, ale Clayton mnie zaskoczył. Naprawdę. Nawet powiem ci, Mati, zobacz, jak w aparacie na pierwszy rzut oka przyciemnienie jest naprawdę po Claytonie, zobacz. No wiem, widzę. Widzę, ja wszystko widzę. Buzie widzę. Hypnotic Icon. Funky Witch, Safir House of Wax, Clayton, tutaj był, co to był? Kanapka. Tutaj była kanapka, kanapka w ogóle nie widać, żeby była kanapką, nie ma jako takiego większego gdzieś, po prostu nie wyszczególnia się za bardzo, praktycznie wygląda jak inne tutaj warstwy, inne obszary.
No co, no więcej tego nie przyciemnisz, no to jak to możesz przyciemnić więcej? Polerować trzeba. Ale na przykład widzę, że tutaj jest fuzo do ciemnego, no to w porównaniu na przykład z Claytonem, czy w porównaniu na przykład z, nawet z kijakiem, bo kijak no też się wyróżnia, też widać, że było coś aplikowane, mimo że nie ma tej śliskości lakieru, tak jak w przypadku tutaj właśnie Claytona, czy z drugiej strony Ultra Coata, ale też widać, że jest przyciemnienie. Dobrze widać właśnie na co to było? Jeszcze raz przypomnij. To był Ultra Coat. Na Ultra Coacie, a na czarnym fuzo jest to takie całkiem średnie, naprawdę. No ale w ogóle Clayton, no to pod każdym pozorem, pod każdym względem. Nie wiem, czy to po prostu aplikowany został w takim miejscu, gdzie tak się wyróżnia, czy naprawdę aż tak dobrze przyciemnia ten lakier. No i oczywiście Safir, nie? Bo tutaj w przypadku, jak stoimy z kolei z tej perspektywy, to Safir się wyróżnia, a Hypnotic Icon już nie. No i z tego co widzę, to ten kijak to najmniej rys przykrył. Czekaj, ja tu szczelę z bata. Czego? Z bata szczelę. Ciężko będzie Mati zauważyć różnicę. Nie, widać. Ja powiem ci zaraz, który jest najgorszy, a który jest najlepszy. No tu w ogóle tafluje. To tam, już widzę, tu był kijak. Tam jest tragedia. Odejdź jeszcze raz. Niby się rozbija. On tak ani nie tafluje, ani nie kropelkuje, dobra, ale zobacz, ale dotąd był aplikowane fuzo. Jak jest odcięcie między fuzo a kijakiem. Bo tu była taśma, nie? Tak, no, to widać. I czekaj, jeszcze raz robimy. Strzelam. No i zupełnie inaczej się układa na fuzo i na kijaku. Dobra, sprawdzimy teraz, tutaj był, co? Tu był Ultra Showax. Showax. Showax, tak. Kurczę, ale to widać od razu po zrzucie, jak ten kijak działa. To myśmy się tak wzięli na tego kijaku, po prostu, nie, bo jest najsłabszy z całego towarzystwa. Dlatego, trzeba najsłabszemu dowalić. No. Fuzo. Fuzo jak fuzo. Ale w porównaniu na przykład z Ultra Coatem. A weź walnij. Właśnie. No mówiłem, że różnicę będzie ciężko zaobserwować. Pomiędzy fuzo a Ultra Coatem ja nie widzę zbyt dużej no różnicy. No właśnie. Musisz od boku strzelać. Tu miałeś układzione co to było? Tu była kanapka. To była kanapka, no i... No, z kanapki zlatuje jak, spływa jak po kaczce. Nawalone, smalcowane. Sprawdzimy teraz Claytona. I od razu Hypnotic Icon. Inny ten zrzut wody jest. W przypadku Claytona jest to bardziej taflowanie, a w przypadku... Tu jest Clayton. Tak, no tu mówię, w przypadku Claytona jest to taflowanie, spłynęło cała generalnie tafla. W przypadku tutaj Hypnotic Icon to to kątowanie między powierzchnią a kropelkowaniem jest dużo większe niż w przypadku Claytona. Kropelka robi się bardziej okrągła i bardziej odstaje. W przypadku Claytona jest taka bardziej jakby rozplaszczona. Czyli takie inne kątowanie jest. Ale moim zdaniem takie zjawisko będzie miało większe wartości samooczyszczające niż takie. No powiem ci, no tak, tylko że powiem ci tak, jeżeli wychodzę rano i jest rosa, to wolałbym widzieć, albo były delikatne opady deszczu. Chodzi ci o kurz zwykły taki, że samochód się okurzy? Mi po prostu bardziej się podoba, jak jest takie skropelkowane. Ja wiem, że to jest to mniej funkcjonalne, bo gdzieś ta woda później odparuje, mogą zostać water spoty. A ci chodzi, żebyś widział, że nałożyłeś sobie coś? Nie, nie, że po prostu bardziej mi się to podoba. Podoba mi się to kątowanie, podoba mi się, że ta kropelka jest okrągła, że ona taką bardzo małą powierzchnią dotyka tej blachy, nie? Tego lakieru, że to faktycznie wygląda bardziej niż jakby ta kropelka się sturlała, niż jeżeli by spływała. No weź zwróć uwagę. Kropelkowanie jest... Czaję, ona nie, że leci tak ciurkiem ciu, tylko tak... Tak.
Tak, no właśnie, jakby się turlała. Tak właśnie tak. I jeszcze nie tutaj, tak tu, tylko tak tu. Jeszcze tutaj zostaje na safir. Safir spoko. Ja lubię ten wóz, także złego słowa na niego nie powiem, ale też bardzo fajne kątowanie jest. Kropel. To teraz, dlaczego na naszej pięknej kanapce widać faktycznie inny zrzut wody? Ty, zaraz, ale co było ostatnie kładzione? Ostatnie było Ultra Coat Show Wax. No to teraz zobacz, jak wygląda tutaj. No i z drugiej. A jak wygląda... Troszeczkę inaczej, nie, bo tam no jest inny kąt jest trochę. Znaczy ja mam na to jakieś tam wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że to... Zaraz będziemy i tak musieli wytłumaczyć, dlaczego kanapka nie ma zbyt dużego sensu. Przechodząc do meritum tego odcinka. Woski, który najlepszy, wyciągnijcie sobie wnioski sami. Ale odpowiedzmy na to pytanie, co z tą kanapką? Czy to się w ogóle opłaca? Na czym taka kanapka polega? I czy warto 10 warstw wosku smarować? Po pierwsze, szkoda jest tego materiału, po drugie, szkoda jest naszego czasu, a po trzecie, no nie różni się to niczym innym, niczym się nie różni praktycznie w porównaniu z innymi woskami. Lepiej wydaje mi się, że aplikować sobie co jakiś czas ten wosk, jak już faktycznie widzimy, że ten wosk nam zanika, no to wtedy sobie dołożyć, aplikować. No bez sensu jest to robić na raz 10-krotnie. Chodzi też o to, że lakier na poziomie tam mikroskopowym ma mikroryski, które właśnie ten wosk wypełnia i w nich siedzi. No tak prosto tłumacząc. Więc w pewnym momencie, jak zaczniecie dokładać tych warstw, no to przecież już więcej nie upchacie w te rysy. To nie jest tak, że to się przykleja do golutkiej powierzchni. No to wszystko wchodzi tak jakby w te wszystkie mikroryski. No też tak to mniej więcej wygląda, ale na pewno to, że położymy 10 warstw wosku, nie przedłuży za dużo jego żywotności. Jakbyśmy sobie kładli na przykład 10 razy wosk w ciągu tam, właśnie już po upływie tego jego czasu funkcjonowania, trwałości, na pewno dłużej będzie miał rację bytu ten wosk aplikowany co jakiś czas, jak już zanika po prostu poprzednia aplikacja, niż jeżeli mielibyśmy aplikować 10 warstw na raz. Spotkałem się ostatnio na forum z takim, jakby to powiedzieć, konwersacją, że wosk naturalny dużo osób nakłada 2-3 warstwy wosku naturalnego. I w tym przypadku faktycznie może mieć to jakiś sens. Może przedłużyć jego żywotność o 2 tygodnie, to jest maks. No tak, ale tutaj chodzi, że ponoć zwarstwowanie wosku naturalnego podbija jeszcze bardziej ten blask. Jakbyś cały czas tylko naturalny, może to jest bardziej kwestia tego, że jest mniej tych rozpuszczalników? No naturalny na pewno będzie dawał ładniejszy wygląd niż na przykład fuzo, bo w tym przypadku fuzo przegrywa praktycznie z każdym woskiem, jeżeli chodzi o blask i o wyciągnięcie głębi. Ale teraz to rozpętałeś burzę. Nie, wszyscy miłośnicy smarowania fuzo w tym momencie nas zjedzą. Nie rozpętałem burzę, nie chcę tutaj też żadnego wosku gdzieś tam reklamować. Oprócz tego safira, no bo to jest, jednak zostanie, że to mój ulubiony wosk spośród tych wszystkich, co tutaj były używane. Ale no, biorąc pod uwagę poszczególne inne woski, no to fuzo nie to, że wypadło gorzej w porównaniu z innymi woskami hybrydowymi, czy nawet z tym kijakiem naturalnym, który się ledwo co docierał, a na pewno już nie widać żadnej różnicy między woskiem fuzo do jasnych lakierów i fuzo do ciemnych lakierów. Nie ma różnicy żadnej. Dla mnie najmilszym zaskoczeniem oczywiście House of Wax, spoko, to nie było dla mnie zaskoczenie, wiedziałem, że będzie ok, ale Clayton. Kurde, ja byłem w szoku. Kijak, tu był Clayton. No Clayton fajnie, ale zauważ, że jak było mokre, było świeżo aplikowane, był on bardziej widoczny, a po osuszeniu maski ręcznikiem, no już troszeczkę ten wyróżniający się blask, czy tam ta wyróżniająca się głębia właśnie po tym Claytonie, troszeczkę zanikła. Już nie wygląda tak jak wcześniej. Czyli może to świadczyć o tym, że się nie utrzymuje zbyt długo. No ale jak inaczej, by trzeba było to sprawdzić, także na razie to też jakiś tutaj może kiedyś test terminowy. Wyzwanie na przyszłość? Tak, dokładnie, ale wydaje mi się, że jako taki showcar i tak dalej chcemy nałożyć sobie wosk, żeby otrzeć skórzu po przywiezieniu samochodu, to jak najbardziej szybki, spoko. Szybki w aplikacji, fajnie się go aplikuje właśnie. I bardzo dobrze się go dociera, to trzeba powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle on jest gdzieś w zakupie, my dostaliśmy tutaj puszkę taką testową, no i jak najbardziej testy zdane na plus. Dobra. Co jeszcze tutaj takiego fajnego? No jest, a propos ikona, no też dosyć fajnie to wygląda. Widać gdzieś tą różnicę, ale no nie mam większych ale. Ale nie ma ale. Ale bez ale.
Jeszcze coś, co jest tak naprawdę limited edition, premium edition, to co w sumie było w tym zestawie, czyli Ultra Coat Show Wax. Limited edition. Limited edition. I pytanie, no dla mnie w sumie spoko, inaczej. Tutaj był chyba problem z nim troszeczkę z docieraniem. Tak, zrobił się, że tak powiem, taki dosyć twardy. Ale na kanapce w sumie, bo inaczej, jak dasz go za dużo, to będzie problem z docieraniem. Tak, taki wniosek. Tak właśnie jest. Dokładnie. Dlatego delikatną, cieniutką warstwę, zresztą każdego wosku się powinno kłaść jak najcieńszą warstwę, bo później przy docieraniu to, co wszystko, ten cały nadmiar, który gdzieś tam pozostał, po prostu zostanie nam w szmatce, w mikrofibrze. Na lakierze zostanie tylko tyle, ile zostanie. No więcej, jakbyśmy nałożyli na przykład centymetrową warstwę, to i tak zostanie tam ta jedna setna, powiedzmy mikrona, czy tam kilka, no nawet nie mikronów, bo jednak jedna warstwa wosku, nawet tych 10, 7 warstw wosku tutaj położyliśmy, na pewno nie ma jednego mikrona. Próbowaliśmy to gdzieś wcześniej stwierdzić. Wzięliśmy miernik w rękę, zmierzyliśmy tutaj całą maskę, jest miejscami 80-90 mikronów, no i no niestety nie mamy mikrometra, który gdzieś tam by nam mierzył te mikrony w pojedynczych jednostkach, tylko tam mamy co 5, czyli nie uda nam się na pewno zmierzyć tego w przypadku 7 warstw. Jeżeli byśmy położyli 27 warstw, też byśmy tego nie zmierzyli, ponieważ miałoby to około pół mikrona. Może mikron, to jest to. Przypomnę, że mikron to jest 1000 milimetra. Czyli jeszcze bardziej potwierdza się to, że nałożenie kilku warstw to tak naprawdę już nawet nie przyklejanie warstwy na warstwę, dlatego że nie jesteśmy w stanie tego wosku bardziej wcisnąć w te mikrorysy, tak? No tak. Fuso 140 zł, z tego co kojarzę. Clayton, musicie sobie poszukać. Kijaka, nie szukajcie. Ultra Coat Show Wax w zestawie tam kosztuje chyba 506 zł. 569 chyba. 569 zł, ale do tego macie 5 litrów deionizera, 5 litrów... Zobaczę sobie w odcinku, nie wymieniaj, bo tego jest dużo. Naprawdę dużo, jest dużo, duży zestaw. Duży zestaw. Co tu jeszcze było chodzone? Tu był Clayton, to Clayton, mu powiedziałeś. To dostaliśmy. Tutaj był... Hypnotic Icon od firmy właśnie Funky Witch, to tam około stówki, może 120 zł. A to nie tu był Funky Witch? Tutaj był House of Wax, Safir. Aha, dobra. I on też około 130 zł kosztuje, także mniej więcej te woski oscylują w tych samych cenach. No wiadomo, no, Fuso jest duży woskiem, starczy na długo, ale no, biorąc pod uwagę look, wygląd, no to jednak troszeczkę się kryje w porównaniu właśnie z woskami hybrydowymi. No nawet dosyć jest to mocno widoczne. Też wartość, o którą nie wiem, czy wspomnieć, czy nie wspomnieć, ale dużo wosków syntetycznych jest dosyć twardych i poprzez aplikację aplikatorem też potrafią rysować lakier. No. Tutaj już nie będziemy wszystkiego do jednego kotła ładować, ale faktycznie no tak, też tak, może się pojawić taka sytuacja. Też robiliśmy takie odcinki o tym rysowaniu lakierów właśnie nawet mikrofibrą, no także możemy podejść z najbardziej delikatnymi materiałami do tego lakieru i tak możemy go gdzieś przypadkiem porysować. W przypadku na przykład też aplikacji powłoki ceramicznej mogą gdzieś te delikatne ryski, swirle powstać. No po prostu te niektóre lakiery są takie mięciutkie, miękkie, wodne i tego typu, także nie ma ale co... nie ma miękkiej gry i pamiętajcie o subskrypcji i kciuku w górę. Właśnie, to jest konieczne, jeżeli chcecie, żebyśmy się gdzieś tutaj dalej rozwijali, żebyśmy zwiększyli swoje zasięgi, to pamiętajcie też o Facebooku, Instagramie, Miłośniku Detailingu czy też Detailing Boost. Pamiętajcie o naszej stronie www.detailingboost.com i naszym sklepie www.detailingboost.sklep.pl. Tam możecie znaleźć, może nie wszystkie, ale część z tych wosków. No i chyba to w sumie tyle na dzisiaj. Jeszcze tylko trzeba powiedzieć, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.